Wiesz, ja tak myślę, że... nie powinieneś brać się do tego pisania. Powinieneś zajmować się żywym słowem. Pamiętasz, co ci powiedział ten? No co? Dobrze wiesz. Nie, ja to muszę napisać. To nie jest takie trudne, bo ja już początek mam bardzo dobry. Ja ci przeczytam. Zadania. Jakie życie stawia przed problemem zagospodarowania przestrzeni użytkowej, zwiększyły szeroki krok frontu budowlanego. Przykładem istotnego rozmieszczenia będzie tu koncepcja urbanizacji dzielnicy Michałów, która, i teraz, nie pasuje, nie gra, kłóci się, jest przeciw jak gdyby. Koliduje. Tak, koncepcja, która koliduje. Znaczy nie, ona koliduje z koncepcją większą, rozległą. Ogólną. Która koliduje z ogólną koncepcją, nakreśloną w lutym ubiegłego roku. Marysiu. Słucham pana. Marysia mi podpowiadała. A nie dobrze? Nie, nie, nie o to chodzi. Ale skąd u Marysi takie słowa i w ogóle? No, pan tyle tego przynosi, także jak ugotuję obiad, to sobie trochę poczytam. A ten artykuł Marysia czytała? A, te bzdury, tak. Facet chce wyburzyć XIX-wieczne budowle, żeby postawić budki z piwem. Marysiu, nie budki z piwem, tylko pawilony handlowe. Idzie nowe i my burzymy przeżytki. Po co ma iść nowe tam, gdzie przeżytki jeszcze świetnie się trzymają? Te przeżytki przeżyją niejedno nowe osiedle. Poza tym właśnie koncepcja wyburzenia budowli XIX-wiecznych jest przeżytkiem. Obecnie traktujemy ją na równi z zabudową XVIII-wieczną. Zwłaszcza, że w budownictwie z początków naszego stulecia znajdujemy nierzadko wspaniałe okazy secesji. Marysiu! Tak, tak, ja wiem, że naszej secesji daleko do odeskiej czy wiedeńskiej, że wiele tu reminiscencji klasycystycznych... Marysiu, Marysiu! Przepraszam, zupa mi się przypali. Nie, nie, nie! Siadaj! Marysiu, jeszcze druga sprawa jest, bo za ten mój artykuł, co tam Marysia mi pomagała, to oni mi wypłacili 2800 zł. To mi się zdaje, że tak podzielimy na pół, bo po prostu Marysia weźmie 1800 zł. Dobrze? To będzie nasz... Dobrze, dziękuję bardzo. No i teraz, Marysiu, jest druga sprawa, bo my możemy więcej tych artykułów, znaczy tak jakbym razem napisać, tylko zastanawiam się, bo trzeba by było właśnie jeszcze po prostu wymyślić jakiś temat na razie, a... Jest pani Marysia. Dziękuję Marysi bardzo. Narobiła Marysia bigosu. Przemysł terenowy coraz bliżej. Co się stało? To się stało, że Marysia sobie wymyśliła tę koncepcję urbanistyczną. Jak się nazywa? Nowa koncepcja wtapiania zabytków w pejzaż urbanistyczny. I moim zdaniem jest to bardzo dobra koncepcja. Przecież... Tak jest! I bardzo dobra koncepcja, sam mówiłeś. Za dobra koncepcja. Zrobił się szum. Marysia czytała, co piszą w środkach masowego przekazu? Oczywiście, bardzo chwalą. Uważają, że jest to rewolucja w urbanistyce. A kto Marysię prosił o robienie rewolucji w urbanistyce? Zrobił się taki szum, że przyjeżdżają architekci, różni konsultanci, sam nie wiem kto. Z gratulacjami ze wszystkim. Teraz się zgłosiła telewizja, że ma do nas przyjechać jutro wywiad robić. No to świetnie, dotychczas ze wszystkimi robili wywiady, tylko z tobą, nie? Czy wy obie nie rozumiecie, o co chodzi? Tyle lat siedziałem spokojnie. Nikt się mnie nie czepiał. Nigdzie się nie mieszałem. Ja znam takich, którzy mieli koncepcję i teraz tej koncepcji nie mają. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam. To trzeba wszystko odwołać. I Marysia osobiście odszczeka wszystkie swoje rewolucje. Ale ja nie potrafię, a pan to świetnie robi. No tak ty ślicznie przemawiasz. Ja mogę przemawiać owszem, ogólnie. Ja mogę naświetlić sytuację międzynarodową, ale w tych szczegółach Marysia to wszystko musi wyjaśnić. I Marysia będzie przy tym wywiadzie moim takim tym pomocnikiem od tych naukowych historii. Konsultantką? Tak, konsultantem. Ja Marysi wszystko wyjaśnię.
Marysia się przebierze w moje rzeczy, będą pasowały jak ulał, dlatego że ja się nie zgodzę, żeby Marysia była konsultantem moim jako kobieta. Jako Marysia właśnie, jako pomoc domowa, żeby się potem ze mnie śmiali. Proszę to na mnie włożyć, na siebie włożyć, a włosy się obetnie. No, ale... Marysiu, to nie jest nic trudnego. Jak byłem dyrektorem w tym, w estradzie, tośmy nie takie numery robili. Proszę się iść przebrać. Dobrze, ale... Nie ma, Marysiu, ale! Ja się nie zgodzę na żadne babskie fanaberie.